Zapraszam na dzisiejszy spacer po Dziwnowie. Mamy maj 2024. Zaczynamy spory kawałek od centrum, ale to tak specjalnie, bo chciałem Wam pokazać, jak dużo atrakcji jest tutaj po tej stronie. Po tej stronie rzeki, czyli za mostem zwodzonym. Mamy tutaj i motylarnię. I taki wypasiony plac zabaw. A tam dalej jest park kolejek. Idziemy teraz w kierunku mostu zwodzonego, który tutaj już powoli jest widoczny przed nami. Bardzo ładna nazwa mostu. Most Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nad rzeką Dziwna. Mamy informację, że most otwierany jest co 2 godziny w godzinę. Co 2 godziny w godzinę parzyste. W okresie od 15 czerwca do 30 września w godzinach 13, 17, 19, 21. No i godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Mamy teraz 14:15, to się akurat nie zapomnieliśmy. Strasznie mocny wiatr dzisiaj na świecie. Thank you.
i jesteśmy już z drugiej strony rzeki. Tutaj zbliżamy się do takiego jednego z głównych rond w Dziwnowie. Znajduje się tutaj spory sklep, Polo Market, a także kawałek obok jest Biedronka. Także takie można powiedzieć centrum handlowe Dziwnowa. Tutaj jakbyśmy poszli w lewo, to możemy dojść do takiej mariny z jachtami i później dalej do kanału, w którym statki wpływają z morza. Jest to spory kawałek, pokazywałem to już na wcześniejszym filmie z Dziwnowa, który znajdziecie u mnie na kanale. Na razie tam się nie będziemy porywać, pozwiedzamy sobie tutaj centrum. I tu rozpoczyna się taka jedna z głównych ulic, powiedzmy turystycznych, Dziwnowa. I różne restauracje, punkty handlowe i tak dalej. Idziemy sobie na drugą stronę, bo chciałbym wam pokazać, kiedyś tutaj była taka aleja znanych sportowców polskich. Ją też pokazywałem na filmie już z Dziwnowa. Zobaczymy, czy ona dalej tutaj jest. Albo jak się zmieniła, albo czy w ogóle się zmieniła. Tak, to tutaj po lewej stronie mamy halę sportową, a po prawej ta tablica to są właśnie różni sportowcy. Gdzie są tablice upamiętniające różnych utytułowanych polskich sportowców.
chwilkę jeszcze. I tych tablic tutaj mamy kilka. I są one również z drugiej strony. Jakbyśmy poszli tam zupełnie prosto do samego końca, to tam w oddali już widać piasek z plaży, tam jest wyjście nad morze. A po drugiej stronie jezdni zaczyna nam się park. Możemy kawałek przejść sobie tym parkiem. Zbadać jego urocze zakątki. Tu znajdujemy się dość blisko morza, tylko słychać w oddali jego szum. Może kolejnym wejściem sobie wyjdziemy, zobaczymy jakie dzisiaj fale są. Tutaj w parku po lewej stronie znajduje się też napis Dziwnów, o którym można sobie zrobić majątkowe zdjęcie. I tu chyba będziemy mieli kolejne zejście na plażę. Skręcimy sobie w lewo zaraz. Jeszcze zanim w lewo tutaj chciałbym podejść w prawo, bo tu jest jakiś taki motor żużlowy. O, w gablotce. Jest to znak przyjaźni między miastami partnerskimi Gorzów Wielkopolski i Dziwnów. A że Gorzów słynie z żużla, no to jest fajny motor. Tutaj mamy na znak przyjaźni między miastami partnerskimi Sosnowiec i Dziwnów takie wagoniki z chyba węglem. I na koniec mamy jeszcze na znak przyjaźni między miastami partnerskimi niemieckim Wernowschen i Dziwnowem te drzewko. Lecimy zobaczyć największą atrakcję, czyli morze. Tam w oddali po prawej stronie mamy siłownię na powietrzu. W parku pośród zieleni
Można sobie przyjść i potrenować na przykład z rana jeszcze przed plażowaniem. Jest 22 maja, także przed sezonem, ponadto jesteśmy tutaj na tygodniu, dzisiaj jest środa, więc też sporo lokali jest pozamykanych, ale dzięki temu też mamy mniejszy ruch i możemy sobie swobodnie chodzić i nagrywać. I tutaj chodnik krzyżuje się także z promenadą na Wydmie. No, promenada to akurat została fajnie odremontowana w ciągu ostatnich lat. Z tego co kiedyś pamiętam, to był tutaj taki nierówny chodnik. A teraz luksus. I zejście na plażę. Zasypane zupełnie piaskiem. Piasek uderza mi w twarz, bo tak wieje. No ale niektórzy odważyli się na plażowanie. To podziwiam. Bardzo fajna budka ratowników. Taka trochę w stylu Miami. A tam w oddali widać kanał, pływają statki. Tam na ten falochron również można wejść. Nie wiem czy do końca, to też w zależności od warunków pogodowych. Nie wiem jak teraz jest aktualnie. Ale jak tutaj byłem, to tam wchodziłem parę lat temu. Tak, co ileś set metrów mamy zejście na plażę, plus mamy deptak na Wydmie, który możemy sobie spacerować wieczorkiem po plażowaniu, żeby odpocząć. Mamy parki, no i główny ten deptak w mieście z restauracjami, knajpkami, który ciągnie się i ciągnie, on jest bardzo długi. Wracamy teraz właśnie w tamtym kierunku do centrum. A tu po lewej stronie cały czas jest ciąg zieleni z parkiem, z ławeczkami, placami zabaw. W oddali słychać straż pożarną albo policję.
No i wróciliśmy już do głównego deptaku handlowego. Tutaj jakiś taki deptak nowy, nie kojarzę go. Koszmarnie głośno przez ten agregat, bo tutaj pan myjką ciśnieniową myje. Ale nie znam tego deptaku. Chyba go nie było wcześniej, jak tutaj byłem. Także jest to coś nowego. Fajne, urokliwe miejsce. Ale dzisiaj zdecydowanie za głośno. Wiatr wieje w mikrofon. Ciągle agregaty, jakieś karetki jeżdżą. Myślałem, że na tygodnie będzie cisza, spokój. Nie, tam w sezonie jest ciszej. Na prawo jest kolejny skwerek, za chwilkę sobie tam przejdziemy, bo chcę wam pokazać, co jest dalej za tym skwerkiem. Gdzie tym skwerkiem możemy przejść do drugiej ulicy równoległej, do tej głównej, i ona biegnie nad rzeką dziwną. Tutaj mamy drugi deptak. Tu mam przejść na pieszych, zaraz przejdę i wam pokażę. Tam możemy sobie spacerować nad morzem, ale możemy sobie także spacerować z drugiej strony. Czyli tutaj właśnie nad rzeką. Tego chyba też nie było. Jak nagrywałem ostatnie wideo, to jest zimnowa. Są pomosty nowe, ławeczki.
dalej stoją kutry rybackie oraz statki wycieczkowe. Takie popularne, stylizowane na statki pirackie, której można sobie wykupić rejs z dzieciakami, popłynąć sobie w zachodzie słońca, oglądać zachód słońca z perspektywy morza. Te statki pirackie to też są tak naprawdę przerobione stare kudry rybackie. Bulwar, którym idziemy, nazywa się imieniem Andrzeja Skowrońskiego. Dobra, wracamy do centrum, bo tutaj nad wodą wieje jeszcze koszmarniej niż tam za budynkami. Tą drogę nad rzeką, tą drogę w centrum oraz parki znajdujące się tam bliżej morza łączy ze sobą wiele takich poprzecznych uliczek, jaką właśnie teraz sobie spacerujemy. Więc można sobie przejść kawałek tędy, kawałek tędy, kawałek tędy i urozmaicić sobie spacerek. A my wróciliśmy już do centrum. W Warszawie jest palma i w Dziwnowie też jest palma. Tylko w Dziwnowie jest czerwona. Ale dzisiaj pustki są naprawdę jeszcze większe niż się spodziewałem. A za tydzień Boże Ciało, także długi weekend. Myślę, że perspektywa tutaj zmieni się diametralnie. Za tydzień będzie już pełno ludzi. Ciekawy budynek, ta ruinka. Fajnie nam się rozwijają w miejscowości nadmorskie. Tutaj też mamy kolejną budowę apartamentowców. Z roku na rok wszystko się tutaj zmienia, rozbudowuje i wygląda coraz lepiej. Dlatego też uznałem, że muszę troszeczkę poaktualizować moje filmy sprzed paru lat.
Jednak tym razem w formie takiej jak teraz, czyli takich walking tourów, spacerków, które pokazuję Wam daną miejscowość, perspektywy pierwszoosobowej. Dajcie tylko proszę znać w komentarzach, czy wolicie, jak się w ogóle nie odzywam, czy jednak jak komentuję te miejsca, które mijamy. Tego jestem bardzo ciekaw. Zobaczcie, jaka fajna rybka w tym kapeluszu. Tutaj w lewo mamy kolejne zejście na plażę, a także możemy tędy sobie wejść na deptak, ten na wydmie. I on się ciągnie aż stąd, aż tam do końca, gdzie zaczynaliśmy nasz filmik. I jeszcze, no w jedną i w drugą stronę, przez praktycznie większą część długości Dziwnowa. Tutaj znajduje się kościół. I też fajnie widać, jak te dwie drogi, które idą, właśnie ta jedna nad rzeką, ta druga główna, którą sobie teraz spacerujemy, jak one zbliżają się do siebie, co jakiś czas oddalają się. Tutaj mamy ją dosłownie po drugiej stronie tego parkingu. Więc w tych okolicach Dziwnów jest wąski, ale ogólnie rozłożony jest wzdłuż właśnie głównie przy tych dwóch uliczkach. Zobaczcie, jakie fajne domki biało-niebieskie. Jest to informacja o Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, czyli tak jakby ZUT miał tutaj jakiś związek z tym ośrodkiem.
tutaj już taka część jest bardziej mieszkalna, dziwnowa, taka spokojniejsza, nawet w sezonie. Bo już ogólnie zbliżamy się też do końca Dziwnowa od strony wschodniej. No jeszcze kawałek, ale już bliżej niż dalej. Tam widać rzekę w oddali. Tam idąc dalej prosto, to raczej są już jakieś ośrodki wypoczynkowe, domy po prostu mieszkańców i tak dalej. Tutaj na lewo mamy zejście na plażę oraz wejście na ten deptak. Tutaj jeden wielki plac budowy. Thank you.
Okej, też są nowe apartamentowce w tej części. Także ta część też się ładnie rozwija. A już bardzo mocno zbliżamy się do końca Dziwnowa. Jeszcze na końcu jest taki, z tego co pamiętam, to duży park z placami zabaw. Chciałbym tam też dojść. No, tutaj to potężny kompleks. W lewo mamy zejście na plażę. Kawałek podejdę na plażę, bo jestem ciekaw jednej rzeczy. Mianowicie, czy tutaj sięga ten deptak na wydmie, czy on się skończył wraz z tym ostatnim zejściem. Wydaje mi się, że tam się skończył, ale nie chciałbym Was wprowadzić w błąd, więc po prostu podejdę i zobaczymy. Ale raczej nie widzę tu żadnego deptaka, więc... Tak, tu będzie tylko zejście na plażę po prostu. A deptak skończył się tam na zakręcie, jak szliśmy. Co było takie wejście do między drzewami, co mówię, że tam jest wejście, wejście na plażę i wejście na deptak. Czyli tam się zaczyna ten deptak po prostu na wydmie. A tutaj dalej on już nie sięga. Rzut oka na morze. I wracamy. Na początku filmu błędnie w sumie stwierdziłem, że nie będziemy tam szli w drugą stronę od mostu. Mianowicie mówię o tym kierunku falochronu, tam wejścia do portu, do tego wejścia do, przez falochron do rzeki, z morza.
Myślę, że po prostu wrócę stąd i jeszcze zahaczę także tamten rejon. Ponieważ tam są też bardzo fajne miejsca, tam jest marina. Także dojdziemy tutaj do końca, a następnie ja wrócę, a was przeteleportuję tam w okolice ronda i pójdziemy sobie stamtąd w kierunku falochronu. Tak, i tutaj znajduje, zaczyna się ten park duży, o którym mówiłem. I to już jest praktycznie koniec Dziwnowa. Wiem, że powtarzam to już od 15 minut, ale ścisłe centrum mniej więcej kończyło się tam, gdzie zacząłem to powtarzać. Dalej te dwie drogi równoległe, czyli ta, która idzie nad rzeką i ta, którą teraz idziemy, łączą się przy rondzie. I dalej droga prowadzi już do Dziwnówka. I stąd do tego Dziwnówka jest tak mniej więcej od granicy do granicy, nie wiem, w okolicach może 2 km. Więc jeżeli ktoś się dobrze zmotywuje, to nawet może się wybrać na taki długi spacer. I sobie spacerkiem do Dziwnówka także podejść. Znajdują się tutaj też korty tenisowe. Tu mamy kolejną siłownię na powietrzu. Tu jest boisko też, takie do kosza, do piłki nożnej. Stoją zarówno kosze do koszykówki, jak i bramki do piłki nożnej. I taka fajna altanka do odpoczynku, gdzie zaraz się udam napić się troszeczkę wody. No i widzimy się zaraz w centrum Dziwnowa. No i już jesteśmy w okolicach ronda. I stąd kierujemy się teraz w kierunku zachodnim, czyli innymi słowy, po zejściu z mostu będziemy szli w lewo. Tam w oddali widać most wzwodzony, którym szliśmy na początku filmu. My sobie pójdziemy tutaj w prawo.
Właśnie ta strona Dziwnowa to jest takie jedno wielkie osiedle mieszkalne. Część z tych domków, oczywiście ich właściciele także wykorzystują jako domy gościnne i oferują pokoje dla turystów. Ale jest to też taka część mieszkalna bardziej. A idę teraz bliżej rzeki, bliżej tego kanału, w którym pływają statki. Ponieważ tutaj gdzieś znajduje się moja przystań jachtowa, taka marina. Ją pokazywałem na ostatnim nagraniu sprzed paru lat. No i tak idąc, to po prostu nie chciałbym też jej po prostu przegapić. Jak będę szedł nad rzeką, to na pewno jej nie przegapię. Zresztą tutaj nad rzeką też jest takie urokliwe miejsce do spacerowania. O, widzicie, takie odnowione deptaki są tutaj z ławeczkami. Także ta część Dziwnowa także bardzo mocno się rozwinęła na przestrzeni ostatnich lat. No spójrzcie też po drugiej stronie rzeki na ten kompleks apartamentowców, też nowy. No i tutaj jest ta marina, już ją widzę za drzewami. Tak wygląda właśnie marina w Dziwnowie, z takim półokrągłym placem na środku, dookoła którego znajdują się pomosty. Do parkowania żeglówek, motorówek, jachtów. Lecimy dalej. Jakbyśmy od tej strony doszli do samego falochronu, to mamy w jednym filmie pokazany cały Dziwnów tak naprawdę od lewej do prawej strony.
Zobaczcie, jaki wypasiony jacht tutaj. Ta motorówka wielka. Co tu przed nami, jakieś szlabany? Nie byłoby przejścia dalej? Tutaj mamy taki port rybacki, dlatego tam były szlabany, ale jest on jak najbardziej otwarty, można tutaj sobie wejść, pozwiedzać, kupić rybkę. A tu mamy wyjście stąd. Wieżyczki z radarami. Z tego, co pamiętam, jak są wieżyczki z radarami, to jesteśmy blisko falochronu. No tak, przejść cały Dziwnów przez całą jego szerokość od wschodu na zachód i od zachodu na wschód w jeden dzień, no takim dość szybkim tempem, no to nogi troszeczkę zaczynają dawać już o sobie znać, w sensie zaczynają już je czuć. Łącznie w tym momencie przeszedłem jakieś 7,5 km, też licząc ten powrót tam z tamtego końca Dziwnowa, później do centrum. To co by się tak naprawdę teleportowaliście. Ja niekoniecznie.
Tak, i tutaj jest wyjście właśnie nad wodę, nad ten kanał. Tam jest bezpośrednio wyjście na plażę. No nie wiem, chciał jeszcze kawałek przejść tutaj nad tym kanałem i dojść do falochronu. To musimy zobaczyć, czy wejście na falochron w ogóle jest otwarte. Bo wiem, że były takie okresy, że było to po prostu zabronione. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa. Tam za bardzo kiedyś nie było ani żadnych barierek. Do takiego ludzie wchodzili w trakcie sztormu. Widzicie, miejsce spacerowania jest też z drugiej strony. Tylko żeby tam się dostać, to trzeba iść wzdłuż tutaj kanału, ale po drugie jest przejść najpierw przez most. Zbliżamy się do wejścia na falochron. Słuchajcie, jest duża szansa, że jest otwarte. Zakaz wstępu na falochron podczas sztormu, obrodzenia silnego wiatru. Dobra. Subiektywnie wiatr nie jest aż taki bardzo silny. No nie, szeroko jest, dziur nie ma. Ja tu pamiętam, że to takie dziurawe było wszystko. Że na każdym kroku trzeba było uważać, żeby się po prostu nie potknąć i nie wywrócić. No tak, no to mamy wielki, szeroki, równiutki podest, po którym idziemy, więc jest luz. No fale są spore, znaczy jak tutaj jak odbijają się od tego falochronu, to normalnie aż takie niepokojące uczucie troszkę jest. Ale póki się nie przelewają nad falochronem, to jest komfortowo.
dało piaskiem po twarzy. W ogóle nawiało tutaj drugą plażę normalnie. Zobaczyć, czy jesteśmy już nad wodą, czy jesteśmy w tych lądu, ale chyba już jesteśmy w głąb morza. Co jakiś czas są takie drabinki, których nie wolno wyjrzeć, więc tylko was tam podrzucę. O, a nie, jeszcze jesteśmy. Wysokości plaży po lustrze. Takie mało przyjemne dźwięki to dochodzą z tych kratek. Tam jest woda normalnie pod spodem. No i dotarliśmy do samego końca. O, no i tutaj to już jest... Wiecie, mnie przyjemnie. To w tym pięknym miejscu kończymy nasz dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że się wam podobało, że przyda wam się on na przykład do planowania wakacji w Dziwnowie. Jeżeli się wam podobało, to serdecznie zapraszam i będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę klikniętą pod tym filmem. Bardzo miło mi jest zawsze także przeczytać komentarze pod filmem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to też serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!